Dzień dobry, dzisiaj nie o promocjach Black Friday'owych, więc odetchnijmy. I zapraszam Was gorąco na wideo newsa 327, w którym porozmawiamy co nieco o smartfonach, co nieco o nietypowych latających pojazdach, a przede wszystkim o Polakach. Tak, dzisiaj porozmawiamy o tym, że możemy być podsłuchiwani i to jest niefajne, ale też porozmawiamy o naszych zwyczajach i chyba fajnie się jest w nie trochę wzgłębić, zwłaszcza gdy chodzi o to, co robimy w sieci. Ale zacznijmy od sprawy, która w ubiegłym tygodniu rozgrzała Polskę mocniej niż promocja na zmywarkę 80%, która pojawiła się w RTV Euro AGD. Tak naprawdę ta promocja chyba nie rozgrzała specjalnie Polski. Jednak wracając do tematu, porozmawiajmy o Pegasusie ponownie, bo już jakiś czas temu opowiadałem Wam w wideo newsie o tym oprogramowaniu, które no, ma funkcję do śledzenia ludzi, no bo do tego tak naprawdę powołano ten program. O tym, że system jest wykorzystywany w Polsce, dowiedzieliśmy się dzięki tweetowi Ewy Wrzosek, prokuratorki badającej m.in. temat tak zwanych wyborów kopertowych, które miały się odbyć 10 maja w ubiegłym roku. Informacje o potencjalnym śledzeniu przez organy rządzące prokuratorka otrzymała bezpośrednio od Apple. I tutaj pojawia się ciekawy wątek, bo Apple mocno nie lubi się z NSO, które jest odpowiedzialne za stworzenie Pegasusa. Co więcej, pozywa te firmy na arenie międzynarodowej właśnie za to, że tak zagłębia się w smartfony i wchodzi w oprogramowanie Apple, co oczywiście nie jest pożądane nie tylko z perspektywy prywatności, ale też po prostu z perspektywy no, jakiejś uczciwej, zdrowej konkurencji. Natomiast tutaj NSO, trzeba przyznać, solidarnie wpycha się nam na Androidy i wpycha się też na iPhony. Co ten Pegasus może? No, przechwytywać praktycznie wszystko, nagrywać nasze rozmowy telefoniczne, łapać nasze wiadomości z różnych miejsc, nie tylko z SMS-ów, ale także i z portali społecznościowych. No i tych funkcji jest tam całkiem sporo, bo może też przeglądać galerie. No tak naprawdę to jest taka zdalna kontrola nad telefonem. Na szczęście finał tej sprawy, przynajmniej według tego, co mówi niebezpiecznik, może być rozwiązany w miarę pozytywnie, bo okazuje się, że Izrael ogranicza liczbę krajów, do których można dystrybuować narzędzie Pegasus. No i wśród tych krajów, które nie będą mogły współpracować z NSO Group, jest m.in. Polska. Zresztą jedyna chyba z dwóch krajów Unii Europejskiej, drugim krajem są Węgry. Jest tutaj pewna sugestia polityczna, oczywiście co do ustroju i demokracji i wartości, natomiast no, chodzi tutaj przede wszystkim o to, żeby jednak nas nie podsłuchiwali, co nie? Bo o Polakach i ich korzystaniu z internetu można wyciągnąć więcej ciekawych danych i zrobiło to Deloitte. Tutaj pokażę Wam raptem parę faktów, które mogą być dla Was interesujące. A zacznijmy od subskrypcji w serwisach streamingowych, bo według Deloitte co najmniej jedną taką płatną subskrypcję posiada 66% Polaków. Jest to wzrost o 11 punktów procentowych względem 2020 roku i jednocześnie 43% z nas akceptuje płacenie swoim czasem za usługi wideo, na przykład tym, że moglibyśmy mieć podczas godzinnego programu 10 minut reklam, co dla mnie jest straszną ilością, ale no, ja też nie jestem telewizyjny, a starsi ludzie do reklam chyba są bardziej przyzwyczajeni. Kiedy rezygnujemy z subskrypcji? Najczęściej wtedy, gdy czujemy, że nie korzystaliśmy z nich wystarczająco często, a co szósty ankietowany zwraca uwagę na zbyt wysoką cenę. Prawie połowa, bo 45% osób, anuluje subskrypcję dopiero po co najmniej 2-3 miesiącach od pierwszego rozważenia. Tak więc Polacy nie są aż tak skłonni do anulowania tych subskrypcji, a na pewno nie ze względu na czynnik ekonomiczny, choć oczywiście można przesadzić i tutaj młodsi ludzie są skłonni wydawać mniej, ludzie w wieku średnim, tak to nazwijmy roboczo, są skłonni wydawać najwięcej i ponownie najstarsi ludzie są bardziej przyzwyczajeni do reklam, więc tutaj oni nie są skłonni do tego, by płacić za jakieś usługi. A jak jest z informacją w naszym kraju? Według Deloitte czerpiemy ją najczęściej z dwóch źródeł, mediów społecznościowych i telewizji, obydwa te medium mają po 28%, są także strony internetowe, które stanowią 18% jako główne źródło czerpania informacji, ale też trzeba przyznać, że udział mediów społecznościowych bez tych stron i bez ich publikacji byłby znacznie mniejszy. Jednocześnie aż 43% ankietowanych z grupy 18-24 w ciągu roku zrezygnowało z przynajmniej jednego serwisu społecznościowego. Głównym powodem bywa znudzenie treścią i zbyt duża ilość czasu spędzona z usługą. Co ciekawe, o prywatność bardziej martwią się starsi niż młodsi, za to osoby w wieku 18-24 lata widzą najczęściej, że media społecznościowe zaburzają ich poziom samopoczucia, czyli po prostu go obniżają. Ale wróćmy do tematów stricte technologicznych. Wycieka OnePlus 10 Pro. Poznaliśmy jego design z dość charakterystyczną dużą wyspą, no ale będzie to duże urządzenie, ale poznaliśmy też specyfikacje i tutaj chyba nie będzie zaskoczeń. Główny obiektyw zaoferuje 48 megapikseli, zaś matryca ultra szerokokątna 50 megapikseli. Z kolei trzeci aparat z tyłu 8 megapikseli przybliży nas do obiektów 3,3-krotnie. Z przodu zagości zaś 32 megapiksele przeznaczone do selfie i wideo rozmów. Trzeba przyznać, że OnePlus 10 Pro nie wydaje się być porywającym urządzeniem.
urządzeniem, raczej kontynuuje projekty poprzednika. Mamy tutaj ponownie wodoodporność w standardzie IP68, będziemy mieli do 12 GB RAM-u i do 256 GB pamięci. Nie rozszerzymy jej za pomocą karty microSD, nie włożymy też słuchawek poprzez gniazdo słuchawkowe, za to będziemy mogli skorzystać z procesora Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1, 8 generacji pierwszej. Naprawdę nie wiem, jak to powiedzieć. Piszcie jakieś sugestie w komentarzach, natomiast no, będzie to najmocniejszy procesor Snapdragona dostępny oczywiście na 2022 rok. Czy wiemy coś o cenie i premierze? Wiemy, że będzie drogo i wiemy, że premiera będzie najpewniej na początku w Chinach i potem dopiero globalnie, czyli OnePlus się sinizuje. Jakie smartfony były najpopularniejsze w 2021 roku w pierwszych trzech kwartałach? No, tutaj pewnie nie będzie zaskoczenia, że jeżeli chodzi o pojedynczą sprzedaż, to konkretnie najlepiej sprzedają się z reguły iPhony, no bo to są telefony premium, to są telefony od Apple, nie wychodzi ich aż tak dużo w roku, więc nie ma też aż tak szerokiego portfolio, żeby zdywersyfikować sobie te wybory. Natomiast na trzecim miejscu podium jest na przykład iPhone 11, na drugim miejscu podium chyba największa sensacja Samsung Galaxy A12, czyli bardzo tani model, który w sumie, nie wiem, w Polsce nie jest jakoś szalenie popularny, ale podejrzewam, że w Indiach może być urządzenie, dzięki któremu ludzie po raz pierwszy na przykład widzą internet. Oczywiście to nie jest jakiś totalnie trzeci świat, ale po prostu chodzi o pewien koszt wejścia, który w przypadku A12 jest najniższy ze wszystkich urządzeń. Liderem jest iPhone 12, iPhone 12 Pro Max jest na czwartym miejscu, iPhone 12 Pro jest na miejscu piątym. No i ładnie Apple domyka tym wszystkim swoją dominację na rynku. Oczywiście iPhone 11 w dalszym ciągu jest dobrym modelem, ale też jestem trochę zaskoczony, że nie wskoczyło tam coś nowszego. Ale za 10 lat takie statystyki mogą być absolutnie nic nie warte, bo Ming-Chi Kuo mówi, że w sumie za 10 lat to Apple już nie będzie miało za bardzo smartfonów, będzie stawiało tylko na urządzenia rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, no i do tego czasu planuje sprzedać ich miliard, czyli no całkiem dużą liczbę. Zobaczymy, czy to się sprawdzi, myślę, że jednak z tym VR-em i AR-em jest dużo problemów i że gdzieś to nie będzie aż tak skapywać na przeciętnego zjadacza chleba jak iPhony, bo mimo wszystko no, jest to urządzenie dość inwazyjne i jest to urządzenie mniej chyba wygodne niż po prostu trzymanie smartfona w dłoni. A skoro jesteśmy przy trzymaniu rzeczy w dłoni, to porozmawiajmy o dronie, który ma dość nietypowy kształt. Cleo Robotics odpowiada za drona o nazwie Dronat X1. Dronat, bo donat, wiecie, kształt jest całkiem podobny, ale przede wszystkim jest to kształt bardzo bezpieczny. Obijanie się tego drona o jakieś elementy budynków nie powinno sprawiać, że on się totalnie popsuje. Tak samo powinien on się też zmieścić w mniejszych przestrzeniach właśnie przez to, że nie jest jakiś przesadnie szeroki. Bryła opiera się na dwukanałowym systemie wirników, które przepuszczają powietrze w każdym kierunku. Przy wadze 425 gramów udało się stworzyć urządzenie z możliwością transmitowania na żywo, lidarem i systemami do pracy w znikowym oświetleniu. Zasięg dronata wynosi około kilometr, a kontrolerem może być m.in. pad DualShock 4. I w sumie szczerze wygląda to na coś całkiem ciekawego i być może, jeżeli włożymy do tego sensowną kamerę, to mogłoby być to dobrą alternatywą dla typowego kształtu dronów, który znamy. Tymczasem nie jestem pewny, czy ten kształt będzie alternatywą dla dronów, ale F-Sam wygląda całkiem intrygująco i jestem wręcz zaskoczony tym, jak dobrze to działa. Konstrukcja odnosi się do natury, bowiem przypomina owoce klonu, które wirując wokół własnej osi unoszą się na dłuższym dystansie. Dzięki takiej konstrukcji urządzenie F-Sam waży zaledwie 69 gramów, a skrzydło można łatwo złożyć, co ułatwia transport. Konstrukcja jest wyjątkowa także dzięki swobodzie lotu w pięciu osiach, przy jedynie jednym silniku napędzającym ruch. Urządzenie może wystartować z powierzchni, ale może być też wpędzone w ruch za pomocą wyrzutu. Jego lot jest opcjonalnie stabilizowany, dzięki czemu precyzyjnie dostaje się do zaprogramowanych wcześniej punktów. Pojazd może poruszać się z maksymalną prędkością 2,6 m na sekundę, a energia z dwóch baterii o mocy 900 mAh wystarczy na ponad 15 minut przelotu. A teraz czas na krótkie informacje i pytanie, czy Battlefield 2042 był niewypałem? Myślę, że jeszcze jest za krótko, żeby móc ocenić, czy faktycznie gra jest całościowym niewypałem. Ale czy była to gra na tyle nieudana przy premierze, że Favsi Messmer, czyli główny designer gry, zwolnił się z EA DICE? No, na to wygląda. Tymczasem, jeżeli jesteście z Turcji i chcecie kupić urządzenie Apple, no to czeka Was trudny moment, bo Apple zablokowało sprzedaż w Turcji. Powodem bardzo niestabilna sytuacja gospodarcza i wysoka inflacja. Lira leci na łeb, na szyję, więc jeżeli tam na przykład możecie kupić jakiś abonament przez VPN, to ja Was nie namawiałem.
Tymczasem Sony opatentowało boczne panele konsoli PlayStation 5 i pewnie zrobiło to z dwóch powodów. Pierwszy to oczywiście możliwość sądzenia się ze wszystkimi, którzy będą je modyfikować, a drugi to potencjalna sprzedaż jakichś limitowanych edycji. I na ten drugi etap patentowania chyba jestem bardziej podekscytowany. A teraz chwilę dla dziwnych ekranów, na przykład takich, dzięki którym wasz Nintendo Switch może urosnąć do rozmiarów 11,6 cala. Oczywiście dostając też dużą baterię 10 000 mAh i dostając też głośniki stereo. Jeżeli jesteście zainteresowani takim projektem, to poszukajcie na Indiegogo czegoś, co nazywa się Orion. Jeśli myślisz, że potrzebujesz piekielnie długiego smartfona, żeby zrobić tak długiego screena, to nie, być może potrzebujesz piekielnie długiego monitora o rozmiarze 8,8 cala i rozdzielczości, uwaga, uwaga, 420x1920 pikseli. To rozwiązanie od Elsonic pojawi się na razie tylko w Japonii w cenie około 540 zł. Wydaje mi się, że jednak za tę cenę można mieć porządny monitor albo, nie wiem, zbierać pieniądze na tablet. A na koniec słowo od Ilona Muska, który w końcu jest królem kryptowalut, ale okazuje się, że nie lubi każdego objawu inwestowania w kryptowaluty, na przykład giełd, które niekoniecznie pozwalają wam posiadać własne klucze i zarządzać tymi kryptowalutami w sposób swobodny, więc jakby co, to macie sygnał od bossa mówiący wam tak naprawdę, co z tymi kryptowalutami robić i że lepiej, żebyście mieli jednak je na własnych kluczach. To wszystko w 327 odcinku Video Newsa. Oczywiście zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, jeżeli chcecie zostać z nami na dłużej, a nie zrobiliście jeszcze tego. Łapkę w górę polecam też nacisnąć, no bo wiecie, to pomaga. Dobrze, spełniłem mój obowiązek YouTubera, wymodliłem te wszystkie pozytywne reakcje. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!